Witam serdecznie. Kontynuujemy dostawę. No, tylko. O, dawno nie używałem. O, nie. Spojrzę. O, czy to trafiło mniej więcej we mnie, czy nie trafiło? Trafiło. Dobra. Może być. A to z uwagi na to, że z okazji. To postawiłem siebie na przycisku jazda. Synchronizuje się z postępem World of Tanks, ponieważ wiozłem prezenty dla tych, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka. A prezenty stanowią tu evencik. A to jedna rzecz, druga rzecz. Postanowiłem umieścić się w rogu, żeby móc prosto w oczy pożyczyć wam wszystkiego dobrego z okazji nowego roku. Jak najwięcej dobrych filmów do obejrzenia. Może być również jak najwięcej dobrych filmów w moim wykonaniu do obejrzenia. Czyli życzę wam, aby mi się wiodło. Dobra, no troszeczkę może nie. Nie, życzę wszystkim wszystkiego dobrego i głównie spełnienia marzeń. No dobra, jesteśmy w Amsterdamie. Wyjechaliśmy z Amsterdamu i wjeżdżamy z powrotem do Amsterdamu. Przestań pstrykać. Aha, nie, nie byliśmy w Amsterdamie, byliśmy w Groningen, tak? Tak. Czyli 85, no może. No na pewno nie 90. Bo nie chcę też płacić mandacików, bo ciągle jestem na dorobku. Teraz zbieram na ulepszenie garażu. W zasadzie to mam. Czemu tego nie zrobię? Czemu? Nie, ha, dlatego, że nie mam. Potrzebuję 100 tysięcy. A tyle jeszcze nie mam, ale będę miał. Mam nadzieję, że uda mi się nie zepsuć paczek. To po pierwsze, a po drugie mam nadzieję, że nie będzie zbyt trudno je zaparkować, jak już dojadę na miejsce. A miejscem jest, co tak tutaj lepiej? O rzesz, jak to 0 minut? Czyli czas był rzeczywisty, czyli nie dowiozę tego na czas. Wej. Nie, no poważnie. To chyba nie ma się co wysilać. To bez sensu. Czyli, żeby to miało jakiś sens, to muszę anulować zlecenie. Tak. No, nie mam zlecenia, to nie powód, żeby stanąć na środku autostrady. Dobra.
tank. Przeglądaj zamówienia. Zróbmy jakoś tak. Może Amsterdam, bo już tu dojeżdżamy. Tak? Proszę, 24 godziny na to mamy. No tak się zastanawiałem, kiedy przyjmowałem zlecenie, czy czasem czas nie jest rzeczywisty. Okazało się, że jest. No trudno, weźmiemy sobie następne zlecenie. Jest troszkę krótsze, więc... Ha, to było jakieś ograniczenie. Było i jest. Dziwne, że nie wpadli na to, żeby tu umieścić jakąś latarnię. Przy okazji odkryję sobie Amsterdam. Bardzo fajne miasto z beznadziejną komunikacją miejską. Ale za to z doskonałą komunikacją rowerową. Czyli wszystko dla rowerzystów. Nie dla pieszych, nie dla kierowców, tylko dla rowerzystów. A rowerzyści oczywiście pępkiem świata są. W każdym razie w Amsterdamie. Prezenty. Trochę po nie w czasie, bo już po świętach przecież, a nawet po nowym roku. Najbliższa okazja do rozdawania prezentów to będzie zajączek. No ale cóż, nawet spóźnione prezenty czasem. Nie. O, tak? O. Dobra, podczepione, bo świeci. Proszę nie wjeżdżać w bok prezentów. To jedna rzecz, druga rzecz. Ciekaw jestem. Czy prezenty mają światła ostrzegawcze? Nie. No dzięki, że ryzykowałeś całość prezentów świątecznych. Potrzebna będzie zmiana pasa.
Czacha nie aprobuje tak gwałtownego hamowania. Patrzy z czerwonym wyrzutem. No cóż, czeka mnie wyjazd na autostradę bez świateł. W sensie, że... No, co prawda tu jest 50. No, halo, autobus, jak mogłeś? Ludzie, Mikołaja nie przepuścicie? Puścicie, jak nie będzie. Te prezenty mogłyby być różne, nie? A nie tylko jedne. Na przykład w kształcie roweru, mam nadzieję, że to konsola. Zobaczmy teraz. Dokładnie, czas jest rzeczywisty, a nie z gry, więc... A nie mogę sobie tego odłożyć na przykład na jutro. Bo po prostu zniknie. Zniknie czas, nie dostawa, ale... Ale nie o to tu chodzi. Skoro już zacząłem się bawić w event, no to... Skoro już się bawię w event, to mogłem sobie jakiegoś Mikołaja tu posadzić. A nie wiem, czy był wśród opcji. Albo panią Mikołajową. Tak. Troszkę się rozpogodziło. Mam na myśli, że za oknem. No cóż, życzenia już były. Zapomniałem dodać jeszcze, że jeżeli oglądacie to w kwietniu, to never mind. Co można jeszcze dostać do bałaganu w kabinie po wykonaniu eventu? Coś tam było do dostania.
gęstwa czerwonych świateł przede mną, to zawsze powinno wzbudzać czujność. Bo taką czujność właśnie zwykle gra postanawia przetestować od czasu do czasu. Ale czasem to nie. No. Nowa wersja Forda Transita. No proszę. Z gniewnym holenderskim kierowcą. Chodzi, że mnie on tu jeszcze nie było. Tak naprawdę to nie trudno od pewnego czasu, kiedy wysypał mi się dysk razem z zapisami gry. Witamy w Niemczech, tak? Niestety niewykluczonym jest, że operacja się powtórzy, ponieważ coś powoduje mi no niedziałanie kilku programów, które chciałbym, żeby mi zadziałały. I obawiam się, że w tym celu niezbędnym będzie formatowanie dysku. Będę się starał zabezpieczyć swoje zapisy tym razem. Poprzednio nie miałem takiej szansy, ponieważ dysk mi się po prostu zepsuł. Ale teraz mogę się przygotować do tej operacji i po prostu wszystkie te zapisy gdzieś... Zapisy gdzieś zapisać. Albo przynajmniej sprawdzić, czy są na dysku systemowym, czy... Hello! No, tym razem zajarzył. I nie wjechał mi w prezenty. Czy na dysku z danymi, czy na dysku z systemem, bowiem to dysk z systemem będzie formatowany. Ale może się zdarzyć, no mogą się zdarzyć w ogóle różne rzeczy. Mało brakowało, a walnąłbym prezentem w latarnię. A poza tym świta. A że jedziemy tym razem na północny wschód, więc jest szansa, że sobie ten świt obejrzę. Znaczy obejrzeć mogę go zawsze, ale niekoniecznie chcę go oglądać w lusterkach. No tak. Teraz, kiedy rozpoznaję typ rozjazdu, mogę sobie zjechać na prawo, jak grzeczny tracker.
cóż, zbliżamy się do miejsca, gdzie powinny być krzyżyki, a na szczęście ich nie ma. Znaczy są, ale niewidzialne. To naprawdę powinno być w opcjach gry, a nie, że wymaga jakiegoś moda. Coś ten tranzyt taki jak prawdziwy kierowca. Zajeżdżamy i mamy wszystkich w nosie. Nie w sensie, że kierowcy tranzytów, tylko po prostu bywają tacy. Parę dni temu jadąc do Wrocławia, w pewnym momencie za mną pojawił się przekierowca. No, na tej autostradzie są cztery pasy, więc zajął sobie ten do wyprzedzania i toczył się na nim radośnie powolutku, blokując wszystkich tych, co za nim. Bo tak nie wolno, jak ten zrobił białym. Co prawda, no dzięki temu nie miałem kłopotów z wyprzedzaniem ciężarówek, bo jechałem tak jak on, albo troszeczkę szybciej, czyli troszeczkę wolniej niż jest dozwolone, a mimo to niemalże byłem zwolniony ze spoglądania w lusterka, bo po prostu on sobie jechał za mną i radaśnie blokował wszystkich tych, którzy chcieliby jechać szybciej. No cóż, gdyby wszystkie te psy, które na nim powieszono, nagle się pokazały, to chyba by go przygniotły. Zamgliło się, będzie lało. No tak. Mam nadzieję, że prezenty opakowane folię wodoszczelną, wodoodporną, w wodoszczelny sposób. Tankowanie? Nie, na razie nie. Kłopoty.
roku na szczęście nie muszę się akurat tym przepisem przejmować i wyprzedzę go sobie po prawej. Czemu on jedzie po lewej? O! Pytanie do deweloperów. W Niemczech takie wiatraczki... Nie widziałem takich wiatraczków w Niemczech. No, ale nie, żebym jakoś specjalnie zjeździł całe Niemcy, więc może i są. Cóż, chciałem pięknego świtu, a tu tymczasem deszczyk. O, chyba powinienem się ewakuować z pasa do skręcania, czyli nie wybieram się do Hamburga. Czyli nici z hamburgerów, tak? Dziwne operacje wykonywane przez niektóre pojazdy. No. Chyba raczej przez Rostock. Tak? No, do Rostocku pewnie jeszcze kawał drogi. No i się rozpogadzam. Chyba. No, chciałbym zobaczyć, co by się tak naprawdę działo w kabinie po takim zwolnieniu z 70 do 40. Raczej nie sądzę, żeby ten aparat nadal tu leżał. Niewykluczone też, że nie miałbym przedniej szyby. Czy ten za mną znowu był bez świateł? Ten ma światła, ale ten, co jedzie za mną, chyba nie.
Ma, ale nie widać. Może jednak zatankuję. Szczególnie, że i tak zmuszony jestem trochę zwolnić. Stacje benzynowe też trzeba odwiedzać, bo inaczej mapa się nie odkryje w całości. No, nawet nie jest droga tu ropa. 1,14? Taniocha. Jedna z kontrolek powiedziała mi, że jest tu kontrolka niezapiętych pasów. To urocze. Ping, ping, ping. Jak nie zapniesz. No cóż, ale gdyby wszystko to, co trzeba zrobić w ciężarówce, wymagało naciśnięcia jakiegoś klawiszka, to klawiatury by brakło. Też bez przesady, nie demonizujmy, nie jest to aż tak skomplikowane, ale na przykład już podpinanie naczepy, przypinanie odpowiednich kabelków i przewodów w odpowiednie miejsca mogłoby być. Z możliwością zrezygnowania z tego, tak jak z symulatorem samolotów i EU-2 szturmowik można się bawić podobnie jak flight symulatorem, gdzie no po kilku godzinach, dawno temu już, ale kilka godzin zajęło mi spowodowanie, że w jumbojecie złożyły się koła na postoju, co spowodowało eksplozję. Po kilku próbach stwierdziłem, że nie chcę tej gry. No, grałem nie u siebie, więc nie wydałem na to ani grosza, ale gdybym wydał, to raczej nie byłbym zachwycony tym, co dostałem. No jest to gra adresowana raczej dla tych, którzy odwzorowanie rzeczywistości sobie cenią bardziej niż przyjemność z latania. Pewnie przesadzam. No. Hej!
Testujesz moją cierpliwość, czy co? Czy moje hamulce? Co byłoby głupie nieziemsko. Dobra, zwolnij sobie. Albo przyspiesz, no jak tam sobie wolisz. Cieraczki trzeba przestawiać, niestety, przechodząc wszystkie pozycje. Przydałby się taki bardziej wajcha w górę, wajcha w dół, no nie wiem. Ale przed chwilą cieszyłem się, że nie jest skomplikowane, a teraz chciałbym, żeby było bardziej skomplikowane. Zjeżdżamy na lewo. No tak mówią strzałki. Czyli jesteśmy już